Od wielu lat mieszkańcy Ziemi szukają w kosmosie śladów istnienia obcych cywilizacji. Najczęściej poszukiwania te są skupione na nasłuchiwaniu ewentualnych sygnałów radiowych. Warto jednak przyjrzeć się także innym potencjalnym śladom generowanym przez technologię obcych cywilizacji. Zacznijmy od definicji słowa technosygnatura. W dużym skrócie technosygnatury to po prostu znaki, ślady wskazujące na działalność technologiczną. Byłby to efekt lub też mierzalna właściwość, która dostarcza dowodów naukowych na użycie technologii. Technosygnatury stanowią najnowszą drogę poszukiwań inteligencji pozaziemskiej. Wcześniej astronomowie z organizacji SETI skupiali się głównie na wychwytywaniu sygnałów radiowych. Technosygnatury to pójście o jeden krok dalej. Ślady obejmowałyby także inne typy zastosowania technologii, co za chwilę omówimy. Założenie jest bardzo proste. Gdzieś w innych układach gwiezdnych obce formy życia byłyby zdolne do stworzenia cywilizacji technicznej. Funkcjonowanie takiej cywilizacji technicznej znajdującej się na powierzchni lądowej egzoplanety byłoby możliwe do wykrycia. Technosygnatury można podzielić na trzy szerokie kategorie. Sygnały pochodzenia planetarnego, projekty astroinżynieryjne oraz statki kosmiczne wewnątrz i na zewnątrz Układu Słonecznego. Zacznijmy zatem od sygnałów planetarnych. Załóżmy, że na którejś egzoplanecie oddalone o kilkadziesiąt lat świetlnych od Ziemi rozwinęła się cywilizacja X. Istoty te, podobnie jak ludzie w bólach, doszły do poziomu cywilizacji technicznej. Zastanówmy się zatem, jak właściwie moglibyśmy wykryć, że na owej egzoplanecie istnieje cywilizacja X. Naukowcy oprócz sygnałów radiowych proponują kilka możliwości. Przykładowo różni astronomowie, w tym Avi Leb z Centrum Astrofizyki Harvard-Smithsonian oraz Edwin Turner z Uniwersytetu Princeton, wskazują na sztuczne światło. Ich zdaniem sztuczne światło z planet pozaziemskich, takie jak pochodzące z miast, przemysłu czy sieci transportowych, mogłoby być wykrywane i sygnalizować obecność zaawansowanej cywilizacji. Obaj astronomowie przede wszystkim zwracają uwagę na trwałe sygnały świetlne po nocnej stronie egzoplanety, które wskazywałyby na obecność miast oraz cywilizacji technicznej. Światło oraz ciepło wykrywane z planet należałoby odróżnić od źródeł naturalnych, aby jednoznacznie udowodnić istnienie inteligentnego życia na takiej egzoplanecie. Ponadto nadmiar promieniowania podczerwonego oraz substancji chemicznych wytwarzanych w wyniku różnych procesów przemysłowych mógłby jednoznacznie wskazywać na inteligencję pozaziemską. Analiza atmosferyczna planet może zatem przynosić kluczowe informacje. Przykładowo emisje atmosferyczne z przemysłu na Ziemi, w tym dwutlenek azotu oraz chlorofluorowęglowodory, są wykrywalne z kosmosu. Teoretycznie zatem, odwracając całą sytuację, obca cywilizacja poszukująca śladów inteligentnego życia mogłaby właśnie w taki sposób odkryć mieszkańców Ziemi. Sztuczne zanieczyszczenie może zatem być wykrywalne na planetach pozasłonecznych. Istnieje jednak możliwość błędnego wykrycia. Przykładowo atmosfera Tytana ma wykrywalne ślady złożonych substancji chemicznych, które są podobne do zanieczyszczeń na Ziemi, chociaż oczywiście nie są produktem ubocznym działania cywilizacji. Zanieczyszczenia atmosferyczne lub też światła miast mogłyby być wykrywane w przyszłości za pomocą hiperteleskopów, takich jak na przykład teleskop Colossus. Przejdźmy teraz do tematu projektów astroinżynieryjnych. Ślady działania cywilizacji technicznej można by także wykryć przez anomalia związane z ogromnymi konstrukcjami kosmicznymi. Najczęściej naukowcy wymieniają dwa projekty, sfera Dysona oraz napęd Szkadowa. O sferze Dysona już wam kiedyś szczegółowo opowiadałem, a zatem tylko krótko przypomnijmy. Sfera Dysona to ogromna konstrukcja, która całkowicie otaczałaby gwiazdę, umożliwiając tym samym wykorzystanie prawie całej energii wypromieniowywanej przez gwiazdę na użytek cywilizacji technicznej. Taka sfera spowodowałaby wzrost ilości promieniowania podczerwonego w widmie emitowanym przez Układ Gwiezdny. Od kilku lat zarówno naukowcy z projektu SETI, jak i z Fermi Labu analizują właściwości gwiazd właśnie pod kątem ewentualnych sfer Dysona.
jak na razie działania bez skutku. Z kolei napęd Szkadowa, znany też jako silnik Szkadowa, to propozycja wykorzystania energii promienistej gwiazdy jako głównego źródła napędu dla gigantycznego statku międzygwiezdnego. Taki pojazd miałby rozmieszczone lustro oraz żagle wokół gwiazdy w taki sposób, aby uzyskać większy strumień energii emitowanej w konkretnym kierunku. Ster strumieniowy Szkadowa poruszałby gwiazdę macierzystą, odbijając nieco światło gwiazdy z powrotem na siebie, i można by to wykryć, obserwując, czy przejście przez gwiazdę nagle kończy się sterem strumieniowym z przodu. Z kolei inną wykrywalną technosygnaturą byłyby na przykład dowody na ukierunkowane pozasłoneczne wydobywanie materiałów z asteroid. Naturalnie można by tu także wymienić cały szereg megastruktur, takich jak na przykład tor Stanforda czy pierścień Bishopa, wykrycie których również byłoby dowodem na działalność pozaziemskiej inteligencji. Przejdźmy zatem do trzeciej kategorii, czyli do statków kosmicznych. Pojazdy międzygwiezdne, jakich używaliby nasi kosmiczni bracia, mogłyby być wykrywane z odległości setek, a nawet tysięcy lat świetlnych od Ziemi. Statki mogłyby być wykrywane za pomocą różnych form promieniowania. Jedną z takich form mogą być na przykład fotony emitowane przez statek używający silnika napędzanego anihilacją. Jest to hipotetyczny typ silnika rakietowego, który miałby napędzać pojazd kosmiczny, wykorzystując do tego zjawisko anihilacji materii oraz antymaterii. Inną technosygnaturę zostawiałby za sobą statek kosmiczny używający żagiel magnetyczny. Taki żagiel to metoda napędu używająca statyczne pole magnetyczne do odwrócenia naładowanych cząstek emitowanych przez Słońce jako wiatr plazmowy, nadając przy tym impuls do przyspieszania statków kosmicznych. Przestrzeń międzygwiezdna zawiera bardzo małe ilości wodoru. Szybko poruszający się żagiel jonizowałby ten wodór przez przyspieszenie elektronów w jednym kierunku i przeciwnie naładowanych protonów w drugim kierunku. Energia jonizacji oraz promieniowania cyklotronowego pochodziłaby z energii kinetycznej statku kosmicznego. Promieniowanie cyklotronowe z przyspieszenia cząstek byłoby łatwo wykrywalnym znakiem na częstotliwościach radiowych. Robert Zubrin zasugerował, że takie promieniowanie można wykorzystać jako środek do wykrywania zaawansowanych cywilizacji pozaziemskich. Technosygnaturą mogą być także międzygwiezdne sondy Bracewella. Małe sondy tego typu mogą być wykrywalne za pomocą przeszukiwania optycznego lub radiowego. Mniej zaawansowaną technologią oraz bliższą obecnemu poziomowi technologicznemu ludzkości jest tak zwany Clark Exobelt. Ten pomysł został zaproponowany przez astrofizyka Hectora Socas Navarro z Instytutu Astrofizyki na Wyspach Kanaryjskich. Astrofizyk zakłada możliwość wykrycia hipotetycznych sztucznych satelitów krążących wokół innych światów. Hipotetyczny pas utworzyłyby wszystkie sztuczne satelity zajmujące orbity geostacjonarne wokół egzoplanety. Symulacje komputerowe sugerują, że bardzo gęsty pas satelitarny, wymagający jedynie umiarkowanie bardziej zaawansowanej cywilizacji niż nasza, byłby wykrywalny przy istniejącej technologii w krzywych blasku z tranzytu egzoplanet. Z kolei, jak wskazuje astronom Brian Latsky, dla wystarczająco zaawansowanej cywilizacji hiperenergetyczne neutrina z akceleratorów powinny być wykrywalne z odległości wielu parseków. Jak zatem widzimy, naukowcy mają całkiem sporo propozycji dotyczących tego, czym mogą być technosygnatury oraz jak można byłoby je wykryć. Naturalnie, obce cywilizacje mogłyby generować technosygnatury zupełnie innego rodzaju niż proponowane, takie, o których jak dotąd nasi naukowcy nawet nie pomyśleli. 2 miesiące temu w mediach pojawiła się obiecująca informacja. Otóż Instytut SETI oraz amerykańskie Narodowe Obserwatorium Radioastronomiczne połączyły siły w kwestii poszukiwania śladów obcych cywilizacji. Poszukiwania odbędą się z udziałem interferometru radiowego Very Large Array w Socorro. Anteny zostaną wykorzystane do wyszukiwania technosygnatur innych kosmicznych cywilizacji 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Czekamy zatem na ewentualne istotne odkrycia. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o wykrywaniu takich technosygnatur obcych cywilizacji.
Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.